Cześć, witajcie na moim kanale, z tej strony Zosik i dziś będzie kolejny tutorial. Ale zanim przejdziesz do oglądania, walnij suba, bo aż 94% ogląda mnie bez subskrypcji, co jest moim zdaniem straszne. A więc tak, na początku wybieramy się do sklepu IKEA, Agata Meble lub coś w tym stylu. I szukamy takiej oto fajnej szafeczki. Pamiętajcie, żeby ona miała tą część na dole, bo to jest serio bardzo ważne. Bez niej nasze hobby horsy by upadały. A więc tak, ja już wróciłam z IKEA i mam moją szafeczkę i teraz będę ją składać. No i tutaj jeszcze takie przypomnienie, że no, pamiętajcie o tej części. No to widzimy się, jak to złożę. Jeśli chodzi o składanie, ta szafeczka była bardzo, bardzo prosta i Wam ją bardzo polecam, bo jest po prostu bardzo łatwa w obsłudze. Prawie bym zapomniała powiedzieć i tam jest też napisane, że możecie ją przytwierdzić do ściany. Już moim zdaniem jest to niepotrzebne, ponieważ ta szafka całkiem ładnie stoi, a takie przytwierdzanie moim zdaniem byłoby po prostu bez sensu. Ostatnią rzeczą będzie wywiercenie dziur i jeśli nie czujesz się pewnie tego robiąc, to poproś o pomoc rodzica lub osobę dorosłą, bo serio, no to jest ważne. Tak na razie prezentuje się moja stajnia, ale jeszcze coś dorobimy. Oczywiście w opisie filmu znajdziecie tą oto szafkę. Ostatnią rzeczą będzie przykręcenie takich oto haczyków, które pozwolą nam na wieszanie tam rzeczy. Oczywiście są też tabliczki. I tak oto prezentuje się nasza stajnia. Jest moim zdaniem ona bardzo pojemna, możemy trzymać pod spodem rzeczy. Jest też oczywiście bardzo, i to bardzo moim zdaniem, oczywiście wygodna. Bardzo Wam ją polecam, a teraz dla osób, które chcą mieć mniejszą stajnię, oglądajcie dalej. Prawdę szukałam bardzo długo, a jak już znalazłam, to okazało się, że cena jest porażająca. Więc uznałam, że najlepszą opcją będzie po prostu taki dziecięcy stolik, który pewnie każdy dobrze zna. Kosztuje on tylko 29 zł, ale... Zosik, ale co przecież z tym drugim piętrem? Serio, szukałam strasznie długo i wydaje mi się, że ten stolik byłby najlepszy, a jeśli znaleźliście jakiś malutki z tym drugim piętrem, to naprawdę polecam wziąć. Możecie użyć także takiego stołka, już ma nawet wywiercone dziury, więc ekstra. Ale kiedy weźmiecie stołek, będzie problem z wieszakami. To wszystko zależy od Waszego wyboru. Ja Wam oczywiście wszystko podlinkuję w komentarzu, wszystkie materiały do tego. I no cóż, widzimy się w następnym filmie. Pa! I zostawcie subka z góry, dziękuję.